wybierasz się na rower, oprócz jednośladu, czegoś do picia i kasku, pewnie zabierasz ze sobą swój telefon, prawda? Dlatego dziś zapraszam na krótkie zestawienie najbardziej przydatnych aplikacji rowerowych. Kiedyś telefon był narzędziem tylko do dzwonienia, ewentualnie pisania krótkich wiadomości tekstowych. Te czasy jednak dawno minęły. Dziś nie rozstajemy się z naszymi smartfonami, bo za ich pomocą możemy zrobić absolutnie wszystko. Nagrać film, wysłać przelew, sprawdzić pogodę na drugim końcu świata, czy zabić nudę grając po kryjomu w coś ciekawego na nudnym spotkaniu. Dziś, jak już we wstępie wspomniałem, zerkniemy na apki, które przydadzą się nam podczas podróży naszym ulubionym jednośladem. Przygotowałem 8 propozycji, a ich kolejność jest absolutnie przypadkowa. No to lecimy. Strava, czyli jedna z najpopularniejszych platform służących do śledzenia naszych sportowych postępów. Powstała w 2009 roku i od tamtej pory nieustannie używana jest przez wielbicieli wszelakiej aktywności fizycznej. Korzystać z niej bowiem można nie tylko jeżdżąc na rowerze. Jeśli na przykład lubicie też czasami pobiegać czy pośmigać na nartach, to Strava może Wam towarzyszyć również wtedy. Za jej pomocą możemy śledzić nasze przebyte trasy, sprawdzić z jaką prędkością poruszaliśmy się na danym odcinku, ile nad poziomem morza się znajdowaliśmy, czy monitorować nasze parametry życiowe, jeśli sparujemy się z naszym smartwatchem, a później tym wszystkim dzielić się w sieci. Ciekawym aspektem jest tu funkcja rywalizacji z innymi użytkownikami. Możemy bowiem porównać nasze czasy na danych odcinkach i próbować wykręcić lepszy wynik niż nasi poprzednicy. Dodatkowo mamy tu również możliwość udostępniania zdjęć z treningu czy nawiązywania kontaktów i interakcji z innymi użytkownikami. Alternatywą dla Strawy może być na przykład Komoot. Sposób działania jest bardzo podobny do poprzednika. Tu również chodzi o liczenie przebytych kilometrów i możliwość dzielenia się nimi z innymi użytkownikami sieci. Wbudowane mapy są bardzo dokładne, a używanie apki jest całkiem intuicyjne. Do wyboru mamy sporo już gotowych, dostosowanych do wybranej aktywności tras. Możemy filtrować zarówno według długości, poziomu trudności, czy nawet dostępności komunikacji publicznej. Możemy też samodzielnie zaplanować trasę. Komoot wygeneruje trasę w oparciu o topografię i wybrany rodzaj aktywności. Następnie do sugerowanej trasy możemy dodać miejsca, które chcemy odwiedzić i sprawdzić rodzaje oraz nawierzchnię dróg na każdym jej odcinku, żeby zawsze wiedzieć, co czeka nas za rogiem. Kolejną propozycją jest apka, którą pewnie większość z Was ma już na swoim telefonie. Pytanie brzmi, czy na pewno umiemy wykorzystywać jej potencjał? Mowa tu oczywiście o mapach Google. Jedną z jej głównych zalet jest na pewno to, że jest całkowicie darmowa. Nie musimy tu nic dopłacać, by móc cieszyć się jej wszystkimi funkcjonalnościami. Pewnie większość z Was używa jej głównie w samochodzie. Warto tu jednak dodać, że dzięki pakietowi Google Fit można automatycznie zgrać dane z licznika, pulsometru czy smartwatcha. Do tego aplikacja posiada wbudowane trasy rowerowe, pokazując je po wyborze w menu kontekstowym. Dla celów nawigacyjnych jest to więc w zasadzie idealna aplikacja rowerowa. Również i dla Google Mapsów znajdziemy kilka alternatyw. Jedną z nich jest dość popularna wśród wielbicieli jednośladów i miłośników pieszych wycieczek, czeska platforma mapy.cz. Ta działa również bardzo dobrze w wersji webowej. Jeżeli więc przed wyruszeniem w trasę chcemy ją dobrze zaplanować, to siadając z kubkiem ulubionego napoju przed komputerem, możemy to zrobić właśnie tutaj. Mapy.cz mają sporo szlaków rowerowych i bogatą listę punktów wartych odwiedzenia. Tworząc konto, możemy zaplanowaną na komputerze trasę przenieść do naszego telefonu i zabrać ją wtedy ze sobą. Przestraszyłeś się pogody, oddałeś rower do serwisu albo po prostu z jakiegokolwiek innego powodu wybrałeś trening wewnątrz na rowerze stacjonarnym? Na tę okazję też znajdziesz odpowiednią apkę. Exercise Bike Workout. Da nam ona dostęp do kilku różnych treningów. Po wybraniu jednego z nich apka wspomaga nas podpowiedziami oraz na bieżąco informuje o postępach ćwiczeń. Co ważne, gdy udostępnimy tej aplikacji asystenta głosowego, całość obsługiwać możemy bez klikania w ekran. Mamy więc przyjemny i skuteczny motywator do spalania kalorii i trening w domu. Wikiloc to kolejna platforma, na którą warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy przeglądać i tworzyć trasy rowerowe i piesze. Jednakże coś dla siebie odnajdą tu nie tylko wielbiciele pieszych wycieczek i rowerowych przejażdżek. Mamy tu bowiem również trasy dla fanów samochodowego off-roadu, kajakarstwa, quadów czy nawet psich zaprzęgów. Baza tras jest bardzo bogata i obejmuje w zasadzie cały świat. Możemy tu przejrzeć nie tylko mapę, ale również zdjęcia dodawane przez innych użytkowników czy oceniać ich wpisy. Z dobrodziejstw tego rozwiązania możemy korzystać zarówno w komputerze, w przeglądarce desktopowej, jak i oczywiście w wersji na telefony komórkowe. Kolejną wartą śledzenia platformą do planowania i przeglądania tras jest Trailforks. I ją również mogę polecić tym, którzy czasem uprawiają inne sporty niż jazda rowerem. Znajdziemy tu szlaki motocyklowe, na skuter śnieżny, narciarskie czy konne. Tu również będziemy mogli przeglądać i dzielić się zdjęciami zrobionymi podczas pokonywania polecanych tras i oceniać opisywane atrakcje. Road ID to z kolei propozycja dla tych, którzy ze względów bezpieczeństwa chcą udostępniać swoją aktualną lokalizację bliskim i rodzinie. Będzie przydatna nie tylko podczas eksplorowania nowych szlaków. Możemy również za jej pomocą na odległość sprawdzić, gdzie aktualnie jest nasze dziecko, które samo wyszło pierwszy raz do szkoły, czy wybrało się na spacer z psem. Możemy w aplikacji również dodać numery alarmowe, informacje o alergiach, problemach zdrowotnych czy grupę krwi. A bez jakich aplikacji Wy nie wyobrażacie sobie swojej rowerowej wyprawy? Z jakich funkcji tych apek korzystacie najczęściej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jak już będziecie tam na dole, pamiętajcie o zostawieniu suba. Mamy dla Was zaplanowanych jeszcze wiele ciekawych materiałów. Za dziś dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć!